Hej, 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 ludziska. W następnym odcinku zagrajmy Half-Life 2. Więc tak, skończyliśmy. Może to trochę przyciszę sobie. Albo nawet jeszcze w tym. W opcjach. Dźwięk. To będzie szybko. Poziom głośności gry. Troszeczkę obniżymy. Muzyki. Ale trochę podniesiemy. Będzie dobrze. Słuchawki. No, i dobrze. Język ścieżki dźwiękowej. No za dużego wyboru my to nie mamy. Napisy. No nie są wszystkie. No dobra. Jedziemy. Proszę Państwa. Brum, brum. Wyjechaliśmy z tej nory jednej. Jedziemy do następnej. Czy tylko. Tak spytam się przy okazji. Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, że mnie słychać trochę. Coś tam było słychać, albo taki samochodzik ma dźwięk. Czy tylko ja odnoszę takie wrażenie, czy rzeczywiście słychać mnie trochę słabiej niż w pierwszym odcinku po mojej przerwie? Mam oczywiście na myśli... rower. Fallouta New Vegas. Jabawka. I łom. No dobra, Mariusz. A myślałem. Dobra, Mariusz, łapaj. Blam. A, zauważyła Amanda. No, Mariusz. Ten Mariusz jest, czy tak? Co, że nie wyjdzie? No ej, że no, proszę was. Musiałeś się przebić. Przybity przez ciebie będę. Nie wiem, czy mi się tylko wydaje, ale będę musiał chyba pop filtr sobie zrobić. No może nie to, a to. Dobrze. Czy ja to sobie zrobię jakoś tak sensownie? Czy tędy przytardę? Niby radę da, ale czy na pewno? Zobaczmy jeszcze, czy w środku nic się nie kryje. Nie. Not head crab. Backhead crabów. Czy jakiś Mariusz tu jest? Mariusz! Nie ma. No cóż. No cóż, no Janusz. Jak nie Mariusz, to Janusz, nie? Proste. Powolutku. Głupio by było się spierdzielić. My już wiemy. Nawet z turbo nie dam rady. No dobra. Nie tak? To inaczej. Ale zapominałem ciągle, jakie to podnożne bydle jest. Takie niepozorne, malutkie. Nie, aż tak to ja nie chcę. Czy jakiegoś Mariana to jeszcze widać? Po prostu tego, co się opierdziela i wisi sobie i nic nie robi? Tak średnio, co? No to sprawdźmy. Okej. Pełne. Nie mogę. Szkoda. Ty cholero, ty. No dobra. Więc tak. Kuszę. Nie, nie chcę tutaj kuszy teraz przynajmniej. Więc weźmiemy sobie. To może jest za duży kalibr. To plus to. O. I to jest dobry pomysł. Tak, przez to nie przejdziemy. Przez tych Marianów. Mamy jeden. O nie, nie, no. Dobra. Cholera.
Ale nie o to chodziło. Łapaj. Okej. Okay. Spartoliłem. Zapamiętam cię. Zapamiętam cię. Żebyś wiedział. Jeps. Okej. Okay. I tak. No, to wiedział, że... Kochanie... Wróciłem... No. Gin Maria. Dziękuję. Co z was upierdliwi się robią? Do strzelby. Aż jeden nabój. Dobra. Jak mus, to mus. Chociaż mus z jabłek dobra jest. Dobry jest. Zdawało mi się, że za tym coś jest. Ale mój błąd. Ja bym chciał tutaj wejść, tym pojeździć. Ale nie, no fajny jest, trzeba przyznać. Czy ja mogę? I mogę. Po co ludziska kabelki wyrywać, skoro możemy się poławić trochę inaczej? Nie, nie mogę tego zaruszyć. Ale to już tak. Żegnaj. Twoja ostatnia podróż. No cóż. Świeć Panie nad jego silnikiem. Czy? Wydawało mi się, że słyszałem tą kulkę cholerną. O, tak. Granacik. Dużo paliwa. Tak, to wyłączyłem. Nie mogę użyć. A szkoda. No ale cóż, wiadomo. Janusz. Macie stąd za... O! Ale mi się trafiło, no. Dobra, Mariusz. Ogólnie teraz sobie przestawiłem trochę mikrofon. Jestem ciekaw, czy to inaczej trochę słychać. Ale jak już wspominałem, mam wrażenie, że jednak nawet jeszcze ciszej niż wtedy. Nie mam pojęcia dlaczego, tylko... Takie trochę dziwne. Miałem wrażenie, że mój głos prędzej był dużo głośniejszy. Chyba, że zrobiłbym jeszcze inaczej, ale... Tutaj jeszcze więcej zabawy, bo to musiałbym oddzielić jeszcze jeden dźwięk od tego, tutaj to, tam, to się, to... Najpierw tutaj odszumiać. Od cholery roboty. Nad jednym filmikiem tylko. A teraz mam normalnie, że po prostu nagrywam osobno dźwięk, osobno wideo i... Łasiczka. Żryli moje pociski! Przebrzydła łasiczko. Nie mogę. Wzięła i poleciała. Ale zaraz, panie Janusz. Panie Janusz. Czy ja tutaj widzę jakiegoś pana Janusza? Panie Janusz, panie... O Boże. Nie mówcie, że to będzie ten moment. Jak to mawiają? Dobra, PM. Najpopularniejsze co jest. Amunicji zawsze pełno. Ja bym chciał takie nosić jako tał. Jest skończona amunicja.
Mogli dać lepszą już amunicję, a nie daje PM-ów tylko. Ale fajne te kombinezony kombinatu. Przypadek? Tak sądzę. Mi się tak jeszcze, to naprawdę się prosiło o to, aby coś po tym było. No takie wiecie, piwnica, weź się do piwnicy jakiejś, coś w tym stylu, cokolwiek. Nie wiem, może coś się ludzie schowali. Czy ja chcę najpierw jechać na górę? Nie wiem. Aha, to się na górze zabawa. Więc tutaj najpierw, dobrze. Wszystko w porządku. Kochanie! Wróciłem! A nie denerwuj się. Oj, denerwuję się. Kochanie, wiem, nie denerwuj się. Dziękuję. Myślę, że teraz będzie lepszym pomysłem tego i tego. Tak. Kochanie, nie gniewasz się? Kochanie? Kochanie? Halo? Kochanie, a czy my mieliśmy piętra? No nic. To ty odpoczywaj, ja wrócę jak będziesz trochę bardziej gotowa na rozmowę. Przeżyłeś to? Jak? No nie, bez takich. Nie lubię granatów. Ale na pewno tych, które lecą w moje strony. Widać, że nie jestem graczem CS-a, nie? Niekoniecznie najlepiej sobie radzę. Gracz CS-a pewnie tutaj mógłby zaszaleć, chociaż czułość sobie zmieniłem. Teraz powinno być w miarę lepiej. Powinno być, a czy będzie, to już wiecie. Człowiek pudło. Ale się zakamuflowała Amanda, no. Znaleźliście, byście go znaleźli? No to już wiem, co to będzie. Więc tak. Tam zużyłem amunicję, więc bierzemy się tak. A co ja się tu będę szczypał? Dobrze, nie wystrzeliłem. Mariany. Nie wiem, coś mi się... Słyszę coś? Siemasz, ty mendo społeczna. Ci za grzmotne. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Ty się żyjesz? No to już nie. Chociaż... No, teraz już nie. Wiecie, skoro mamy takie zabawki, to... Czemu z nich nie skorzystać? Nawet do strzelania do headclubów. Kochanie? Nikogo tam nie ma? Bo coś ci nie wierzę. Co tam z grubej rury, nie? No wiecie, ja też miniłem mięso, ale nie robiłem takiego syfu. Co tam? Widać się nie znam. Aha. Zaraz padnie nam ta. Uzupełnimy amunicję, jakby tak było więcej niż dwóch gości. Momencik, to się dawało chyba tak zrobić, nie? To był ten. W CES-ie chyba coś takiego było, nie? Że skakałeś i naciskałeś dodatkowo ten.
Nie chcę mi się wyciągać specjalnie tego. Mogę przesunąć? Mogę. Więc przesunę. Dobra. Nie ma co się bawić. Ciach. O ty łasiczko, chodź tu. Kochanie. Bylebyś nie była za blisko. Wiedziałem. Czy tylko mi się wydaje, czy to jest mała przesada wyrzucić nam rakiet na head kraba? Gnida. Czy ja to mogę? Sobie? Aha, już wiadomo jak tu zginęli wszyscy. Zaczadzili się. I tyle. Nie mniej, nie więcej. Amunicja. Którą już mam. Wszystko jasne. Zaczadrzenie. Zaczadrzenie? Jest drogi. Zaczadzić się. Tak. Dobra. Tutaj mamy. Ale to przydałoby się sprawdzić, nie? Ten trop. Bo tutaj niby można... No, zapomnij quick save'a. Zejść jakoś, takoś. Więc sprawdzimy to. Najwyżej cofniemy. Dobra, ten nie żyje, nie żyje. Ale nie jestem pewien tak do tego. Nie żyje, dobra. Aha, tędy mogę wyjść. Spoko. A droga tędy doprowadzi mnie... Doprowadzi mnie... No tak. Tutaj po prostu. I tyle. A ta droga? Jest jeszcze krótsza. Tak. Chociaż coś... Nie. Dobra. Mniejsza. Zdawało mi się, nic nie słyszałem. Fajny odgłos latarki. Tak czy inaczej. Tak, tutaj sprawdzaliśmy. I to. Ok. Wyskakuj z amunicji. Ej, a czemu mi się dopuściłeś do przodu? Nie pozwalałem. Tu coś może być. I ty myślisz, że ja się nabiorę? Łapaj. O ty, Mendo. No, tego już nie przeżyjesz chyba. Napaleniec. A to jest drugi, dobra. Spoko. Czy ja to muszę otworzyć? Czy to jest amunicja? Ta amunicja, dobra. Puszka z farbą. A nie. Myślałem, że to coś jeszcze. I to nie. Obejdzie się naprawdę. Cztery granaciki, spoko. Jedziemy. Widzicie, granaty to jest przydatna rzecz. Się wzięli, zabarkadowali. Nikogo nie widać, nie? Więc brum brum, madafaka... No nie. Niekoniecznie. Marian. Czy ja byłem ślepy? Au. To zabolało. Nawet nie. Ale wiecie, co się sprawuje, nie? Najlepiej w pomieszczeniach. No, tych akumulatorków to nie za wiele. Bądźmy szczerzy. I będzie jazda z jakieś... i łasiczką. No, jestem tego pewien. No. Ładowanie mapy.
A ja sobie nie przyniosłem piciu, piciu. Tak. Głupi ja. Nie bój się. Ty brzydka butelko, ty. Pytanie. Czy już zmienić, czy jeszcze czekać? No nic, poczekamy. Moment, ja chciałem strzelbę i granat. Albo wiecie co? Strzelba i RPG. Tak. Sienie. Kocham. Po prostu ko... Barnek. Tak się nazywał, nie? Gin. Nie cierpię. Tego momentu. Quick save. O, nas zaskoczyło. Już połowa filmu prawie zleciała, ja mam 20 minut nagrywam. Zdawało mi się, że jeszcze jeden, ale nie. Tylko jeden Janusz. Przynajmniej taki plus. Ślepy zaułek, koniec gry. Ale nie, kochaniutki. Jest z nami te numery. Jupiej! Mamy jeszcze nadal trzy rakiety. Czy zaraz chwilę mi... Możesz ty. Ale zabiłem dziada. To się liczy. Czy ten pociąg za chwilę mi zaraz... O, w dupę. Biedny samochodzik. Nie widzę żadnych tych. Tam jest jeden dopiero. Nie pomagasz, nie? Ty pociągu brzydki, ty. Ty wiesz o tym, nie? Tędy. Nie wiem, czy ja bym chciał chodzić po takim czymś. O. W miarę na takim stabilnym gruncie jesteśmy, więc zawsze coś. Przeładowanie też jest... nie potrzebuję tego, ale na górę muszę wejść. To już bardziej. Nie, no, już myślałem, że będzie bardziej bolało. Tak. To oznacza tylko tego. O, siemacie. Marian? Ciekawe, jak wygląda człowiek, który dostał bezpośrednio rakietą w twarz. Nie wygląda. No i się wy... Idź ty. Pełne, pełne. Tak czy inaczej musimy po tym łazić znowu. A wiecie, jak ja to kocham. Ale się dają, to chociaż tyle, prawda? Nie ma tak dobrze. Rakietami was pokonam. A ciekawe, jakby to miało wyglądać, przejście całej gry za pomocą rakiet. O jest. Na pewno nic łatwego. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra. Skoro mogę tędy. Wolę nie kusić losu. Czy tutaj coś znajdę? Średnio. Strzelba, teraz będzie lepsza. Abym się chyba pociął powietrzem. Kurde, wylazł z powrotem z tej samej strony. Jupiej! Ale straciłem przez ciebie cholerowo. Amunicję. O, tak.
Trzech gości mogę jak sprzątnąć. Albo sześciu, jak dobrze trafię. Następny człowiek pudło. Oni to potrafią. Są dobrzy w takiej ludzki. A my mamy mocne nogi. A to było też dobrze przyklejone. O, właśnie. No ty mendo! No. Wymarnowałem od ciebie trzy pociski, ale... No dobrze. Nie chcieli pokojowo żyć ze mną. To nie. Nie, to nie. Ja się prosił, naprawdę nie będę. Ale piwka trochę wypili. Żłopy jedne. Czy ja coś tu znajdę? Tak, niekoniecznie, nie? No właśnie. Strzelba się, trochę amunicji jest. No nie, no. Idioci. No sorry, no kurczę, jak można nazwać ich inaczej? Trzeba pewnie, że to słychać, jak się poprawiają w tym cholernym krześle. Widać, a gdybym tak się schował w tej... Ja, no. Słowa mi zabrakło. Puszce, chciałem powiedzieć. Gdybym się... Zostaje wlazł do tej... beczki. O, właśnie. Odpowiednie słowo. I przylazł z to? Pomyśleliście o tym? Tak. Teraz przyleci łasiska, a ja nie mam amunicji. No i tak to jest. No się masz. Trzy sztuki. No ty mendo, spłyniesz na w plecy strzelać. Trochę jeszcze amunicję miałeś. Więc w sumie. Dobra, szybko. Nie da się tylko wydymać. Się wydymać teraz to nie jest najlepszy pomysł zasadniczo. No tak. No nie będzie. Gdzieś tu powinien. Nie. Okej. Okay. Robimy quick save'a. To plus. Jak? Jak ja to przeszedłem? No ja nie wiem! No ja nie chcę zginąć! Za młody jestem, żeby umierać. Dobra, łasiczko. Strąciłaś, nie, mendo? Choć mało? No i puf. A czy to mi się uda? No dobra, naprawdę. To jest trudne. Oj, tu cały czas leci. Przyleć bliżej. Aaaa.
Nie dało się. Nie chciał się bawić. Nie wygrałem nic. Pół godziny z głowy. Jedziemy dalej. Pom, 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 pom. Przydałoby się lekarstwo. O, coś takiego na przykład. Z powrotem, panowie. Tędy czy nie tędy? Tędy. Ale zapis. Dobry zapis nie jest zły, prawda? Przynajmniej tak mawiają. A czy dobrze? To już naprawdę jest inna sprawa i nie mnie to osądzać. Okej. Uj. Ale ja nie chcę zginąć. Fiu. Też nie wiem jak ja tego dokonałem i się nie zabiłem. Spadając w przepaść. Jest jakiś Marian? Bo ja mam dla Marianów. Nie. Ty, to jak trup wygląda trochę? Taki cień wiszący. Wisielec. I teraz ładowanie będzie. I teraz będzie lepsza strzelba. Właśnie. Wiedziałem. Ja to wiedziałem. Ciekawe, czy jest jakaś no, modyfikacja, że tak to ujmę, która usuwa te wczytywania. No, powiedzmy sobie szczerze, współczesne komputery powinny dać radę wygenerować tak duży teren. Chociaż z drugiej strony to może też być ograniczeniem silnika. Hello, kochanie! Tak. To było wredne. Tak jak czasami ja. Nie no. Serio? A idź ta B. Jesteście. Zostawcie mnie w ogóle. Nie chcę za mi gadać. Won do budy. Cholera. Przecież się amunicję straciłem. A zresztą, łapnie. Coś jeszcze? Tak wiem, że ty. To było pytanie retoryczne. Ła. No. I dobrze. Wypełnimy trochę amunicji. Ten był od strzelby, co? Jegomość. Fiolka lecznicza? A bo on się miał zamiar leczyć, ale nie. Mu przerżnąłem z bazuki. Z rakiety ogólnie. Więc no tak. Średnio kiedy miał się leczyć, bo był zdrowy. Tylko tak zginął tragicznie szybko. No nic. Może jak to zobaczył, to by się samo sięgnął. Kto wie. Strzelba rakiety. Dobra. Możemy. Żyje! Jej. Czy ja mogę na to wejść? To jest pytanie dobre. Ale czy właściwe? No tak średnio. Powiedziałbym. Za przyjdzie nam uciekać przed jakimś cholernym pociągiem, co? Wiedziałem. Co ja straciłem? Ja się zapytuję. Ale to jest trzeba przy... Mocny moment, co? Lecieć na czołówkę z takim kurde bydlakiem. Nie ma. Czy tam coś jest? Czy to musi odzyskać mi się? Ale to sprawdzę. Nie ma opcji. No coś mi się wydaje, że tu może coś znajdę. Wiecie, no tak. Przeczucie jakieś. Tutaj jeszcze chyba nie sprawdzałem tego, więc... Co mi szkodzi raz to zrobić? Ale on jeździ? Ktoś? Nie ma.
Dobra. Nie, to nie. Łaski bez naprawdę się obejdzie. I tak. Ciekawie to wygląda, jak on to trzyma. To jest jakieś źródło zasilania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale czy na pewno? Tego to ja nie wiem. Jej. A tutaj? Czy tylko śmierć? Może nie? Może jakieś graty? Wow! Ale tylko głównie śmierć. Wezmę mnie spadł, ale... Też nie mam zamiaru jakoś sprawdzać tego, czy zdążyłbym wyhamować. I tu pewnie będzie znowu ten... ładowanie mapy. Wiecie, tunel, te sprawy... Niezły pomysł. Na ładowanie. Mhm. Ale ja jestem mądry. Inteligentny. Tak. No, trochę... I spadnie, panie, czekaj. Uruchomię piaski. No to już więcej co będzie. Gień, Mariam. Uruchomię piaski. Czy to będzie to, co myślę? Nabierzesz mnie, tylko lepiej, Marianie. Sprawdzę. Nic tam nie wstaje i chce mnie zarypać? Jeszcze nie, więc no. Pieczyste, co? No, może jakoś nie to. Nie potrafisz? To dobrze. Zdążę zrobić. Nara. No. Tak jak powiedziałem, przydatna rzecz czasami. Ale nie lubię granatów, gdy one lecą w moim kierunku. To jest taka delikatna różnica, wiecie? Może taka tycia, ale no... Dla mnie jednak... do strzelby. Marian, daj to siana. Spój to wytłuc, nie? Schlać się i zastrzelić, tak. Mam ochotę, chleby ich wyrypały. Czy ja mogę to otworzyć? Nie mogę. Nie uważacie, że trochę ten akumulator szybko pada? Jeżeli chodzi o tą głupią lampkę. Możemy się mu przyjrzeć, o. Mhm. Dobra. Popatrzyliśmy. Dziękuję. Za uwagę. Wyłączmy lampkę. No. Wiesz, tam jest klamka, nie? Marian. Siemasz. Jej. Ale was ja nie lubię. Mendo społeczne, ja nie cierpię tych małych. Skaczących. Dobra, jeden strzał wystarcza. Więc nie ma co marnować, dwa razy więcej amunicji. O jest. No po prostu... Buda. I ja ty wytrzymasz, mendo. Opa. Dobra. Łapaj to i się wypchaj. No. Lepiej? Stary, zjedz coś. Jesteś głodny, nie jesteś sobą. Ale nie mnie, dobra? To jest taka mała różnica też. Też chyba coś czuję, będę musiał używać tego.
wysłużonego łazika. Czy mógłbyś wejść? Dziękuję. Oj, z tym będzie ciężko. Ale się przepchniemy, panie. Tylko czy ja tu coś znajdę? Tylko pieczyste jakieś, co? Czy ja coś tu jeszcze słyszę, czy nie? Do tego wysmażonego. Oj. Dwa granaty, dobra. Jeden magazynek do tego. Dobra. I czytywanie mapy, proszę. O, coś długo. W stronę światła Mariana. A, pa, się zdziwiłem. Myślałem, że będzie czytywanie mapy. A, tutaj takie czary mary, hokus pokus. No, no. Biorę się na jakieś łasiczki. Chciałem przyjechać na mnie. Grzecznie proszę, jak na razie. Radiokombinator. Wszystko jasne. Naprawdę chciałbym sobie pojeździć ich samochodami. Na przykład tym. To czemu nie? Oj! Serio? Jeżeli wyjdzie kiedykolwiek ta trójka cholerna, to zdecydowanie chciałbym pojeździć z jakimś pojazdem kombinatu. Pieczyste. O, no to są jakieś fajne rzeczy. Czy ja mogę tutaj wasz mościa ruszyć coś? Nie, nie? Dobrze. No kto mi tu zamknął przed nosem, co? Zobaczmy tutaj. Ta, ale to jest... Tam się nie dostanę raczej. No raczej. Raczej, no raczej. Chyba, że może tutaj, z tej strony, tak. Co tu jest napisane? Jakieś graffiti. Po prostu. Nie, bym nam rzucił granat, ale nie w taki sposób. Bym dostał z powrotem go. No taka przesyłka mi nie odpowiada. Okej, tam. Mogę sobie pozwolić. Czy ja widzę jakiegoś headcraba? Słyszę? Może? Teraz usłyszałem coś. U góry. Nie wiem, czy mi się to podoba, ale dlatego zrobię. Marian! O, żeż wy, gnidy. Wow! A to się nie miało dziać. Było pół godziny chyba, nie? Pojechałem chyba jakoś dziwnie myszką za... ten i kliknąłem. Jak to się stało? Nie mam pojęcia, ludziska. Ten magik. To był cholerny magik. Jak człowiek pudło. Tak. Nie ma innej możliwości. No nie, no dajcie sobie siana. Idziecie za samym sobie wrzucić. Dobra, daję radę. Mara. Nara. Ja chcę z nim wyjść, po prostu chcę wyjść. Było pół godziny, nie, 40 minut było. Więc teraz będzie jakiś kwadrans.
Słyszę. Słyszę cię. Leć! Pozdrów znajomych. Widzenia. A poszły wąt. Do budy. Ale ta będzie jazda bez trzęki z tym synchronizowaniem. On już strzela? No dobra, jak strzela, to strzelaj. Tylko traf najpierw. Jebut. Jeszcze jeden Marian strzelał. Nie to, nie? No, kto by pomyślał? Dobra. Chodź, tatusia. Dobranoc. Może zmienimy to na PM-a? Czy mogę też na... No, w sumie mogę. Okej. Proszę was. Ale ze mnie ciałem dostrzegające. Nie no, on czułość bardzo nisko ustawioną. Na 500 bodajże. Nie ma tak dobrze. Jeden magazynek zapasowy. Czy każdy tylko 3 magazynki można mieć do tego karabinu. Chociaż na takim magazynach jak to wygląda, to powinien przynosić dużo więcej. No jest, dobra, gdzie jesteście? Oj, my tam nie ma, Marian. O, do niego amunicja, to mi pasuje. Bateryjka to jest spoko. Niesie się? Nie? No. Tam trzeba by... się masz. Dzień dobry. Pozdrój panielkę. Zważy mnie jaka. Okej. Tu nic nie znajdę. Zmieńmy to na strzelbę. Mamy całkiem sporo tej amunicji. O dziwo. Powinniśmy mieć teraz jeszcze więcej. O właśnie. I... Nie, tu piętra nie ma. Ja szukałem piętra. Tak, jasne. Znajdę. Butla z gazem, która... Nie? Pusta. Wszystko jasne. Wiem, że ciało mogę podnieść. A wiem tutaj. Średnio, co? Na górę, na górę. No. I projektant był idiota. Ej, no ale przecież... Dobra. Dobrze. Czy ja mogę tędy zejść? Dziękuję. Strzelba. Nie jestem pewien, czy to najlepszy pomysł na dalszą walkę. PM. O. Z kilku powodów. Niech ja mam się teraz. Tak.
i się otworzy. Jej! Mówiłem? Mówiłem. A nie mówiłem? A mówiłem. Tak. Taka zabawa trochę. Tak, zdecydowanie lepiej zjechać z rogi. Przynajmniej czasami. Ludzie, a wy narzekacie na polskie drogi. Jej. Ale nie aż tak. Dobrze? Czy tu jest może jakieś... Nie. Ja się myślałem, że coś w stylu... Tego by było. Jakieś tam kryjówki, może skrytki, czegokolwiek w sumie. Czy tam coś jest? Tak nie bardzo. Czy tu jakiegoś Mariana widać? Teraz nie. Ale trzeba się tak czy inaczej przedostać. Robić na środku ustań. Miło, nie? Weźcie te sprawy. Łapaj kulkę. Cwaniaczku. Chodź to kulkę rozpierdzielu. No, Marian? Tu jesteś. Gramy w kręgle? Już dla każdego coś będzie. I nie mogę koła. Dobra, chodź ty. Wolny strzał. Taki headshotik trochę. Dobra, tu jakoś przyjechaliśmy. Mamy tam amunicję i jedna sztuka amunicji do strzelby. Musimy znaleźć teraz akumulatory. Jeszcze jeden tylko. On był chyba przy jakimś samochodzie. Jak mnie pamięć nie myli. Lepiej podbierajmy co się da. Z gratów. No dobra. W samochodzie. Jakimś samochodzie to było. Jestem niemal pewien. Samochód do... Czy mi się zdawało? Czy przesunąłem to? Jo, dawaj tak. Tylko... To było o jakimś samochodzie kombinatu, czy nie? Dobra, zaraz to znajdziemy, tylko... Przeparkujmy kawałek. Dobra, i to kabel jak idzie tutaj, to tutaj. Tylko teraz w jakiś sposób za... Patryka. To nie. No tutaj mieliśmy... Tam jakoś wejść. Tylko... Wiecie, pytanie brzmi jak? Tak czy inaczej potrzebuję jeszcze jednego. A przydałoby się też wejść na górę, prawda? Tylko wiecie. Starożytne pytanie. Jak? Następny akumulatorek. I na tym ostatnio jak grałem. Pierwszy raz bodajże nawet. To się zawiesiłem. Tu leży, dobra. Czego stąd chcę spróbować? Mogę to sprawdzić.
Oj. Dobra, trzeba inaczej. Bierzemy to. Klask. Tu mamy, ale chcę najpierw się tutaj wejść. Zanim ogólnie pojedziemy w cholerę, tam się chcę dostać. A, i znalazłem. No i dobrze. Myślałem, że będę musiał jakoś wejść. Ale na szczęście nie. Środek coś tu widzę? Nie widzę. Idziemy dalej. I się rozglądamy oczywiście w górę. O! Czytywanie następnego obszaru. Ciekawe co w tym będzie, bo już nie pamiętam kolejności i tak dalej. Ale się okaże w końcu. Bo czemu miałoby się nie okazywać, prawda? Co wiem? Co tak? Wczytać się proszę. Ej, Mariusz? Halo, halo, Mariusz? O. Ale takiego breakdance'a to ja nie chcę robić. Dużo wody. Tyle powiem. Teraz sprawdźmy to. Czy jakiegoś Mari... A, dobra, to już powiedzmy ze swoi. Albo wiecie co? Tak, to będzie dobry pomysł, aby się zobaczyć w następnym odcinku. Już tutaj zawędrujemy i zobaczymy, co tam będzie. Tam będzie pewnie trochę gadania więcej niż wy, niż godzina. A po co tak się pchać, nie wiadomo jak. Mam mniej więcej równa godzinę, więc niech tak będzie. Więc co dużo mówić. Oczywiście zapis. Bo mi się trochę ścięło. Więc co dużo mówić. Dzięki za obejrzenie. Do następnego odcinka, Lidzka.